Przed meczem z Olimpią Zambrów jest z nami Janek Balawejder, bramkarz Polonii. Tak na pierwsze pytanie, Janek, po tym zwycięstwie w ostatni weekend, po przerwanej serii porażek, jak minął tobie i całej drużynie ten tydzień przygotowań do kolejnego meczu? Czy zeszło jakoś z was ciśnienie? Zmieniło się coś w waszym podejściu? No witam wszystkich serdecznie. No wiadomo, że 4 porażki z rzędu, no to już była lekka presja i muszę powiedzieć, że odetchnęliśmy z ulgą po zdobyciu tych 3 punktów z Pelikanem i te przygotowania były już dużo, podchodziliśmy dużo bardziej na luzie, więc myślę, że to tylko wpłynie na korzyść drużyny i będziemy grali z większym luzem już w meczu w Zambrowie. Seria porażek przerwana, udało się wreszcie wygrać, ale dla ciebie pewnie taki słodko-gorzki ten mecz, bo jednak nie udało ci się znowu zachować czystego kąta. Czy irytują cię tego typu bramki i to, że właśnie nie możemy zagrać już tak długo na zero z tyłu, jeszcze zwłaszcza w tym meczu z Pelikanem? To była sytuacja, gdzie właściwie wybroniłeś taką piłkę, gdzie no, uchroniłeś nas od straty gola, potem był rożny i gość strzelił ci z głowy z 3 metrów. No, wiadomo, że każdy bramkarz chciałby grać cały czas na zero z tyłu, ale widocznie no, nie było mi teraz dane. Musimy poprawić przede wszystkim tą naszą koncentrację w defensywie, bo i ja popełniałem błędy i w defensywie popełnialiśmy ich sporo i straciliśmy dużo bramek. I teraz myślę, że będziemy jeszcze bardziej podchodzili z koncentracją do naszych zadań na boisku i mam nadzieję, że tych czystych kąt będzie już tylko więcej. Przed nami w niedzielę mecz w Zambrowie z Olimpią. Czy to jest dla ciebie jakieś trochę takie sentymentalne wydarzenie? Bo właśnie w zeszłym roku w Zambrowie to był twój pierwszy mecz, wówczas w pierwszym składzie w tamtym sezonie i mecz, który rozpoczął właśnie taką twoją grę w pierwszym składzie na dłużej, na poważnie, więc jak do tego podchodzisz? Nie, podchodzę jak do każdego innego meczu. Nawet nie myślałem o tym, że właśnie tam zacząłem tą swoją przygodę no, z grą w Polonii tak na poważnie. Więc nie, podchodzę jak do każdego normalnego meczu, żeby zdobyć 3 punkty i postarać się wykonywać zadania trenerów i żebyśmy zdobyli no, 3 punkty i 3 sekundy. Wtedy właśnie w tamtym meczu rok temu udało się oba te zadania. Jak się zapatrujesz na niedzielny mecz? Czy jak widzisz nasze szanse po prostu i na zwycięstwo, i na twoje czyste konto? Zrobimy wszystko na pewno, żeby to się powtórzyło i myślę, że jak podejdziemy do tego meczu w 100% skoncentrowani, to wywieziemy 3 punkty i mam nadzieję, że też czyste konto. Jasne. A przed tym sezonem zmienił się w Polonii trener bramkarzy. Nie ma już w zespole trenera Wojdygi, jest trener Krzyształowicz. Porównując trochę tych dwóch trenerów, czy trener Krzyształowicz ma jakieś, może inaczej, czym różni się podejście obu trenerów? Czy kładą może nacisk na inne rzeczy w treningu bramkarskim i no, czy coś tak wyraźnie się zmieniło w tych treningach? Ciężko mi powiedzieć, przede wszystkim trener Wojdyga mnie ukształtował jako bramkarza przede wszystkim. Wiadomo, że jest trochę inne podejście, bo też jest różnica wieku między trenerami, no ale tam właśnie tak trener Wojdyga to bardziej mój taki, jak ojciec, tak podchodziłem do niego, no naprawdę, no, dużo mu zawdzięczam. No i teraz rozpoczął się dla trenera i dla mnie nowy rozdział i na razie ze współpracy z trenerem bramkarzy teraz jestem zadowolony, więc zobaczymy, jak dalej się potoczy ta nasza przygoda. No więc wszyscy trzymamy kciuki, żeby się potoczyła jak najlepiej. Życzę ci, Janek, czystego kąta w Zambrowie, 3 punktów i dziękuję bardzo za rozmowę.